Cześć, czołem, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft. Dzisiaj zagramy sobie na widzach. Jak widać, zmieniłem sobie mojego skina, jak mogliście zauważyć na moim Facebooku. Było ostatnio pokazane moje skiny do wyboru. Myślę, że ten jakoś jest taki po prostu lepszy skin. No tak mi się podoba. A jeszcze oczywiście będę kombinował ze skinami jakieś tam fajne. Tylko ostatnio miałem nagrać odcinki troszeczkę wcześniej jeszcze. Tylko jak możecie zauważyć, nie mam pojęcia dlaczego cały czas mam 21 FPS-ów, 20, i tak jak nagrywam, to jak tylko nagrywam, to zawsze mam takie FPS-y, nie mam pojęcia dlaczego. Dlatego nie nagrałem nic, bo, no bo... Anuluj. Nie chcę transmitować. No i strasznie mi właśnie tnie Minecrafta. A RAM-u naprawdę mam już 3 GB już przydzielone mam do Minecrafta. Także no, nie powinno się ciąć nic. Choć i tak nie jest taka tragedia. Chciałem nagrać odcinek z Minecraft na modach, ale tak się po prostu cięło, że nic, nie mogłem w ogóle go odpalić Minecrafta. Nie mam pojęcia, jeszcze to muszę wszystko ogarnąć. Jak ogarnę, to myślę, że wszystko będzie ok, że wszystko będzie dobrze. Chciałem zrobić live, ale oczywiście są problemy. Bo to po prostu Minecraft działa mi na takiej zasadzie. Jak daję sobie, bo teraz aktualnie streamuję sobie OBS-em. Mam sam streamować OBS-em. Jeżeli naprawię oczywiście. Jak uruchamiam, daję podgląd, pokazuje mi 1000 bitrate'a, wszystko jest ok, nic mi nie laguje, wszystko działa sprawnie. A jeżeli tylko wezmę i uruchomię streama, czyli to już na żywo, to wtedy nagle mi spada do max do 400. Mi pokazuje bitrate i strasznie zacina tego live'a i po prostu nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, bo bitrate'u to ja mam 1400, a do Minecrafta powinno być tak 800, od 700 do 1000 wystarczy, jakoś tak. I nie mam pojęcia dlaczego jak streamuję to mi spada, próbowałem w 700, 800, wszystkie możliwe opcje już. Wszystko już przetestowałem i po prostu nie mam pojęcia co to może być, od czego to zależy, dlaczego tak się dzieje. Jakby ktoś oczywiście z was wiedział, albo pomógł mi coś rozwiązać z tym problemem, to niech po prostu mi napisze w komentarzu, ja do niego się oczywiście zgłoszę, bo fajnie było zrobić live stream, można sobie porozmawiać, tak. A naprawdę, chciałbym zrobić taki live stream, bo fajnie, bo wiem jak były inne live streamy, to bardzo fajnie się z wami rozmawiało, gadało się fajnie, wszystko było spoczko, mogę sobie z wami troszeczkę pograć, tak. Także wtedy było spoczko. A jeszcze mam taki jeden pomysł, żeby zrobić na innej platformie niż Twitch. Czyli Hitbox albo coś jeszcze, jakieś jeszcze inne. Czy jakieś tam było gaming, coś tam już, jakoś tak to było, już nie pamiętam się nazywała ta stronka. Platforma, także będziemy coś kombinować. O, póki teraz co, nagrywanie, są lagi troszeczkę, nie powiem, bo mam. Odczuwam te lagi. No ale po prostu nic nie poradzę, czekajcie. Wiesz, tylko jasność. O Boże, mi się odbija teraz. Jadę bułkę i tak mi się teraz odbija. Ja, strasznie. I pies mi ścieka. O, masakra. Nawet nie mogę nic powiedzieć. Fuck, zapomniałem drewna. Ale już naprawię mój błąd. No fuck, mój pies się tak drze, że zagłusza mi wszystko. No masakra. Nie wiem co mu się stało. Nie chcę wyjść na dwór czy coś. Bo tak się drze, że... No dobra, dobra, mniejsza z tym, to nie jest mój pies, tylko to jest Minecraft. Także piszcie mi w komentarzach odnośnie tam Twitcha. Jeszcze spróbuję oczywiście na innej platformie. I piszcie mi, czy wam się podoba taki skin. Bo ja jeszcze ogólnie będę kombinował z takie skiny, coś tam będę robił. I
I będę dotąd robił, aż w końcu jakiś mi się tak naprawdę, ale naprawdę spodoba. Ten, nie powiem, jest spoczko, podoba mi się, ale to i tak mi się wydaje, że to jeszcze nie jest to. Wydajność komputera, coś jest niska. Nawet nie obchodzi mnie to, że wydajność komputera jest niska. Ja się tutaj martwię, dlaczego mi laguje. Coś mi laguje, tylko nie wiem, co mi tak laguje. Czekajcie, za dwóch, Boże, ja już do Skype'a się przyzwyczaiłem. Czekajcie, ja zrobię krótkie cięcie i to... Chyba, że coś... Czekajcie. O. Nie, dobra, jednak zrobię cięcie i wracam. Także chwila przerwy. Dobra, ziomeczki, jestem i już o wiele ogarnęły mi się lagi. W porównaniu jak były przedtem, jak jest teraz, to jest niebo, a piekło. Uj, jak żebym się wystraszył. Bo tak mi, nagle tak migło mi. A to jest skrzynka. Dobra, dobrze. Dobrze, ja tam nie narzekam. Skrzynka może być. Jak opiemy się troszeczkę w dół, sobie rozświetlimy. Tu, no lagi, Boże. Ile teraz jest aktualnie FPS-ów? Powinno być FPS-ów dużo. Jest 22, no to... Powinno być z 50 jak nagrywam, bo zawsze jak nagrywałem to było z 50. Bo bez nagrywania to mam tak setkę 150. To jest różnie, zależy jaki jest internet. A czy Boże internet? Jak jest użycie mojego komputera to od wtedy, ale tak to coś jest nie tak. Nie wiem, to jest dopiero komputer niedawny z tego, ja już muszę jeszcze wszystko go poogarniać, wszystko, także wiecie. Jak go poogarniam wszystko to... I teraz będę kombinował nad jakąś grafiką fajną na mój kanał, bo sobie ostatnio Photoshopa zainstalowałem i będę teraz kombinował, będę się nim bawił cały czas, bo nie chcę już wykorzystywać do dnera. No i wiecie, o co chodzi. Nie chcę już go po prostu tak wykorzystywać, więc muszę sobie sam się nauczyć teraz zacząć robić grafiki i takie różne te rzeczy. Choć wiem, że naprawdę będzie dla mnie to ciężko, bo... Ja się ogólnie Photoshopem nie umiem obsługiwać. Tak ogólnie, ale... Ale ja myślę, że się nauczę. Pooglądam sobie parę poradników jeszcze i myślę, że szybko to ogarnę. Na razie tutaj sobie kupimy żelazo, złoto, węgiel. Mamy 16, że dobra, jeszcze troszeczkę trzeba. O, nice. Nic ciekawego, nie ma w skrzynkach. I myślę, że jest o wiele lepsza jakość mojego głosu teraz będzie, raczej jakość, no. Lepszy ogólnie będzie dźwięk, nie będzie takich szumów, taką mam nadzieję, że nie będzie szumów. Żadnych i będzie wszystko okej. Okay. Jakiego laga miałem, jakie lagi, Boże święty, co się dzieje? Bedrock. Na ogólnie na zaległo chyba trzeba 24 żelaza. Bez miecza. Czekajcie. 3 raz 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25. Tak, 25 trzeba. Przepraszam was, 25 na samo zbroję, czyli 25 28 na całe chyba ten EQ. Z mieczem i z tymi wszystkimi. Ale trzeba też nawiązać więcej. A czyli craftinga nie mamy, no to sobie nie skraftujemy. Dobra. A czyli skraftować. Boże, enchant. Enchanta nie mamy, to sobie nie zaenchantujemy nic. Teraz sobie stworzę piecyki. Dobra, może być i się mi tam nie szkoda. Tutaj sobie damy to. Tutaj tak i tak. Piecyki na co nie są potrzebne na razie. Przydałyby się jakieś jabłka. Naprawdę, jabłka by się tak przydały, że bo jabłek strasznie mało. Raczej na PvP by się lepiej przydało, a jabłek nie ma, mam tylko złoto. Także złoto by się przydało i żeby skrzynka mi wypadła. Z jabłkami. Sobie tak to lepiej zrobię, żeby nikt mi czasem tu nie podkradł.
tego. Ja raz ostatnio grałem z takim kolegą jednym na właśnie tutaj na Blitzach, nie na Blitzach, na tym na Dwolsach, o, na Dwolsach. I po prostu nam ukradli wszystko. Boże, mój pies nie przeraża już. Szczeka i nie może przestać. Za chwilę chyba będę musiał coś, nie wiem, do niego iść, czy nie wiem co mu zrobić. Znaczy nie, to nie chodzi mi o takie coś, tylko chodzi mi o to, że takie, wiecie o co chodzi mi. Żebym musiał go wypuścić na dwór, albo go jakoś tam uspokoić. Żeby się tak nie denerwował. No wiecie, nie chodziło, nie mam złych celów, żebyście nie pomyśleli. O, fuck. Żelazo mamy, co sobie z żelazem możemy zrobić? Nie, bogaty. Co się będziemy? Ten czas sobie stworzymy tutaj takie podstawowe rzeczy, czyli zbrojkę. W sumie tylko zbrojkę będziemy robić. A, i spodnie. Okej. No fuck, brakuje tego żelaza. Dobra, teraz sobie tworzymy spodenki jeszcze. Tak. O Boże, moje okulary. Nie widać moich okularów. To na razie wszystko tutaj pochowamy do góry, bo to mi na razie nie jest potrzebne. Na razie mi jest potrzebny tylko kill off. I wszystko do okay. Aha, ziomeczki, teraz gram dość dużo na serwerze Drollbox. Nie Drollbox, tylko kurczę, czekajcie, zapomniałem jak się nazywa. Tam znajdziecie IP, tak myślę, że tam, jak nie zapomnę wstawić IP, no to będziecie mieli IP. Jak nie, no to bardzo przepraszam, jak nie będzie IP. Teraz mogę sobie zapomnieć, ale nie powinienem, bo to będę montował zaraz po nagraniu i wstawiał. Czyli dzisiaj jest poniedziałek, czyli już jestem po szkole. Znaczy no po szkole, no po tym rozpoczęciu, także to od razu nagrałem. I odcinek powinien się pojawić gdzieś tak koło 15, zależy od mojego internetu. Jak dostanę jakoś super hiper przyspieszenia, to będzie koło 15, jak nie, to będzie troszeczkę później. Nie wiem dokładnie kiedy, ale będzie później. I coś zacząłem mówić i zapomniałem. Nie, może sobie później jeszcze przypomnę, na razie brakuje nam cały czas jabłek. Aha, o serwerze, dobra. O serwerze mówię. Teraz bardzo dużo gram z kolegami, z przyjaciółmi na serwie Drollcraft? Chyba tak, jeżeli źle to powiedziałem, no to mnie tam poprawcie. Czy tam nie wiem, bo nie jestem pewien, czy chyba inaczej jakoś to tak było. Może i tak, nie wiem, nie pamiętam już. I po prostu tam sobie zbieramy pieniądze, bo chcemy być po prostu w czołówce. Tym top 10 i tam możecie mi tam zobaczyć w kopalniach, jak sobie tam kopię no tego Brook. Serio? Czekam ustawionego polskiego Minecrafta, jakiego nawet nie przestawiałem. Dobra, mniejsze z tym. Nie mam pojęcia, mój Minecraft jest dziwny, jego się nie ogarnie nigdy. Aha, i może od razu sobie mieczyk stworzymy, jakby czasem jak ktoś tutaj wpadł czy coś. A możemy sobie stworzyć, to tak sobie zrobimy. O, jak to szybko kopię. No i fuck. 25 FPS-ów. Spoczko. Ja nie chcę TNT, czyli jedzenie może być. Ale TNT ja nie chcę. Wolę jabłko. Dlaczego nie da mi jabłek? Nie wiem, dobra, obraziłem się na to, jabłek mi nie chce dać. No bo za 3 minuty będzie już tutaj, to już mam, raczej mam wszystko tutaj zrobione. Kasy nie mam jak widać na nic.
Bo stworzyłem sobie po prostu na nowe teraz, nowe konto, nowy nick mam teraz i mi podpulsowało tutaj wszystko, nie wiem dlaczego. Aha, miałem sobie sprawdzić, ile kosztuje w ogóle, nie stać mi, ale ile tak na przyszłość kosztuje. 30, to nie tak dużo jeszcze. Chyba nie tak dużo. Dobra, mniejsza z tym. Jeszcze pokopiemy troszeczkę. I będziemy się powoli zwieźć tam już na górę, coś sobie tam przygotowywać, jakiś taki bunkier, zabunkrować się trzeba będzie. A można w ogóle kupić lawę? Można kupić lawę, to fajnie, fajnie. Właśnie ostatnio było coś takiego, że pamiętam, że był deathmatch i wtedy przegrałem, ale wtedy jakoś my tak pocisnęli, jakoś drużynę przeciwną, tak my pocisnęli, bo wszyscy akurat na nas się tak rzucili. I my sobie tak pocisnęli dość drużynę przeciwną, nie? Jakby to wtedy zrobili, bo mieli wszystko żelazne, bez enchantów, bez niczego. A my pocisnęli ludzi z joksowymi, mieli full enchant, protection, sharpness, knowback na mieczyk. I ja się dziwię, że my wtedy aż tak pocisnęli, ale no po prostu cuda się zdarzają, no i jak to można inaczej wytłumaczyć? Po prostu cuda. I moja umiejętność gry, której nie posiadam. Dobra, to sobie złoto jeszcze przepalimy. Już raz za tego nie będziemy przepalać, bo to już nie ma potrzeby. Mamy 25, także spoczko nam wystarczy. Sobie stworzę jeszcze na wszelki wypadek jeden mieczyk. Albo nawet dwa mieczyki. Tak na wszelki wypadek. A, jeszcze to nam się przyda. I sobie te takie niepotrzebne rzeczy porzucamy. Te nam dwa odmiany niepotrzebne. To nam niepotrzebne, to nie. Zostawię sobie 3 staki. Tak, 3, nie, 3 niecałe staki, no. Piecyki nam nie są potrzebne. Śnieżki, to nam nie jest potrzebne. Nie, to tak, o tak chcę zrobić, o. Nie chcę tych piecyków, z czego wszystko wychodzi. Węgier sobie pozbieramy na wszelki wypadek i craftinga też sobie zbierzemy. Crafting się nam może przydać. Dobra, teraz wyjdziemy sobie powoli do góry. Pamiętam, że jakaś była tutaj komentarz na wychodzenie do góry, tylko kurczę, już zapomniałem jaka to była. Aha, dobra. Myślałem, że ktoś się tam zamurował, to ja przecież przed tym postawiłem to. Dobra, idziemy sobie teraz do góry. Myślę, że nas tu nikt nie zrzuci, albo nic coś takiego. O kurczę, ściany opadły. Taka skrzynka jest. Ale nic z niej nie ma. SKKF jest. Tylko nie wiem, czy to jest prawdziwe, bo to jest SKKF 2. To nie jest prawdziwe. Fuck. Teraz naprawdę tak się wpakowałem strasznie i boję się, że to przegram. A to nic, jak przegram, no to trudno, bo się teraz strasznie, żebym się wpakował tutaj. I tu mam jeszcze jeden pomysł. Kurczę. O, dobra, do wody. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra,
Wiem, jestem lama. Możecie mnie wyzywać, jestem lama. Ja po prostu nie umiem grać na The Wallsach. Jestem lama. No, jestem lama. No, lama. No, wiem, że to jest namerski odcinek, troszeczkę mi wyszedł, ale po prostu próbuję cały czas naprawić nagrywanie i to wszystko takim. Ale nie martwcie się, szykuję coś dla was takiego mega. Czy mam pomysł? Bo szykować to na razie jeszcze jako tako nie robię tego, ale naprawdę mam dla was taki fajny pomysł na taką fajną odcinek, może serię. Jeszcze z tym pomyślimy. Ale już dla was coś takiego już powoli będę zaczynał nad tym coraz bardziej myśleć, szykować już powoli. Wiem, że teraz szkoła, ale to jeszcze taki początek szkoły, no to wiecie, tam będę miał dużo więcej czasu, będę dla was szykował takie różne. Teraz odcinki jeszcze będą się pojawiać w miarę często, nawet nie tak co drugi. Aha, jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o moją aktywność na YouTube. Odcinki będą się pojawiać od jednego dnia do 3 dni, czyli chodzi mi przerwy będą między nimi. Od jednego dnia do max 4 dni, o tak. Tak to powiedzmy na początek. Od jednego dnia do 4 dni. Jeżeli czasem zobaczycie, że nie będzie mnie dłużej, obserwujcie mojego Facebooka, tam będę dał wszystkie informacje. Jeżeli oczywiście nie będzie mnie tam dłużej, na przykład daj mi tydzień, 2 tygodnie, wszystko będę pisał na Facebooku, no bo wiecie, teraz szkoła to powoli trzeba łapać, jakby powiedzieć, dobry ocen na start, żeby później już iść na luzie. I nie wiem po prostu, jak mi to wypadnie z tą nauką. Także wszystkie informacje będziecie mieć podane na Facebooku. I jeżeli mi się oczywiście piszcie mi tam, to bardzo bym prosił, żebyście napisali mi to, co was tam prosiłem w trakcie odcinka. Także jeżeliście tego nie widzieli, no to sobie tam obejrzyjcie. Tam jest gdzieś to na początku. Tak, na początku. Dobra, jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, będę wam bardzo za to wdzięczny. Na dzisiaj to z mojej strony tyle, trzymajcie się i cześć! Muszę jakieś pożegnanie sobie nowe zrobić, bo to jest tragiczne.